Cristiano Ronaldo zakpił z FC Barcelony, a Alisson jeszcze na wakacjach, wpadka w meczu towarzyskim. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat nowego nabytku Arsenalu. Leroy Sané coraz bliższy transferu do Bayernu Monachium, a Manchester United szykuje wielką ofensywę transferową na zakończenie okienka. Udało się i po 4 dniach mamy już wynik 51,5%, czyli tylu z Was, co subskrybują nasz kanał, zaznaczyło dzwoneczek. Wielkie dziękuję. I automatycznie na kolejne dni rzucam Wam wyzwanie, abyście dobili do 52%. Na pewno dacie radę, dlatego zachęcam do zaznaczenia dzwoneczka. Wpadajcie też na kanał Obstawiamy, gdzie we wtorek wleciał film o legendzie Juventusu. A jeżeli jesteście ciekawi, o kogo chodzi, link macie w opisie tego filmu oraz w karcie u góry ekranu. Zachęcam również, abyście zostali widzami naszego kanału oraz do ocenienia tego filmu i zapraszam do oglądania. Cristiano Ronaldo już kilka lat temu przeszedł do historii futbolu. Jednak cały czas pisze historię, być może najpiękniejszej kariery w dotychczasowej piłce nożnej. Jest idolem dla milionów młodych chłopaków, których marzeniem jest zdobyć choć namiastkę tego, co dzięki swojej ciężkiej pracy osiągnął Cristiano Ronaldo. Ostatnio otrzymał wyróżnienie od hiszpańskiego dziennika sportowego Marca. Jest bezapelacyjnie królem Champions League i nawet jeżeli ktoś nie darzy go wielką sympatią, to musi przyznać, że w ostatnich latach totalnie zdominował te rozgrywki. Ostatnio udzielił też wywiadu, w którym wypowiedział się na temat właśnie Ligi Mistrzów, jak i FC Barcelony, której wbił bardzo mocną szpilkę. Weźmy na przykład FC Barcelonę. Wydali tyle pieniędzy w ciągu ostatnich 5 lat, ale nie wygrali Ligi Mistrzów. To nie tak działa. Wszystko zależy od wielu czynników. Losowania, grup, momentu, szczęścia czy kontuzji. Juve wygra, jeśli nie w tym roku, mam nadzieję, że będzie to w następnym lub za 2 lata. I to z powodu naszej etyki pracy i ze względu na sposób, w jaki klub jest tworzony. Mamy wszystko, co musimy mieć, aby wygrać Champions League. Pamiętacie jeszcze spotkanie Juventusu z gwiazdami Ligi Koreańskiej? Z tym meczem związanych było wiele kontrowersji. Po pierwsze, Juventus ledwo te spotkanie zremisował. Po drugie, rywale po zdobyciu gola celebrowali go w sposób charakterystyczny dla Cristiano Ronaldo. A co najbardziej rozłościło tamtejszych fanów, to fakt, że Portugalczyk nie pojawił się nawet na chwilę na murawie. Kibice z Korei zebrali już ponad 50 tysięcy podpisów w celu ukarania Ronaldo. Przyszli na stadion, aby zobaczyć go w akcji, ale niestety tak się nie stało. Tamtejsze media zapewniały ponoć, że Portugalczyk na pewno pojawi się na murawie. Liczą na odszkodowanie od Juventusu lub Ronaldo, albo na oddanie pieniędzy wydanych na bilety. Ale oprócz tego, co jest już chyba szczytem tego kabaretu, to całą sprawą zajęła się koreańska policja. I ona ma prowadzić śledztwo, dlaczego to Cristiano Ronaldo nie zagrał w tym meczu i czy nie została złamana umowa, która go do tego zobowiązywała. Jeśli okaże się, że faktycznie doszło do złamania umowy, cała sprawa trafi do sądu, a Ronaldo być może osobiście będzie musiał lecieć do Korei, aby stawić się przed sądem. Ale powiedzmy sobie szczerze, to jest tak samo prawdopodobne, jak to, że teraz każdy, kto ogląda ten film, zaznaczy dzwoneczek. Niemniej jednak ciekawa informacja. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Swoje opinie napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie o konkursie na PlayStation 4. Wynik już 9 sierpnia, więc należy się śpieszyć. Aby ją zdobyć, musicie subskrybować nasz kanał, zaobserwować mnie na Instagramie, link macie w opisie tego filmu, oraz co bardzo ważne, w grze Football Team wbić 30 poziom swojego piłkarza. Pod tego maila wyślijcie mi zrzut ekranu z gry, to tylko tyle. Wszystko, co należy zrobić, znajdziecie też w opisie tego filmu. A tam znajduje się też link do rejestracji w grze Football Team. Jeżeli z niego skorzystacie, dostaniecie 200 energii na start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego piłkarza i będziecie mogli wziąć udział w konkursie. Naprawdę warto, zachęcam do wzięcia udziału i czekajcie na wyniki. Liverpool zagrał spotkanie towarzyskie z Olympique Lyon. Wygrali to spotkanie 3-1, ale w 4 minucie tego meczu Alisson popisał się taką wpadką. Za faul na rywalu został podyktowany rzut karny, a Memphis Depay pokonał brazylijskiego bramkarza. Gole dla The Reds zdobywali Firmino, Andersen, bramka samobójcza oraz Wilson w drugiej połowie. Arsenal nigdy nie był klubem, który słynął z wydawania wielkich sum na nowych piłkarzy. Jednak z odejściem Arsena Wengera sytuacja ta uległa zmianie. Już po krótkim czasie od objęcia sterów nad kanonierami przez Unaia Emery'ego nastąpiły niemałe zmiany. Do klubu z Londynu zawitał Nicolas Pepe, który grał dla francuskiego Lille. Reprezentant Wybrzeży Kości Słoniowej uważany jest za wielki talent, choć ma już 24 lata. W tym sezonie jest to już 4 transfer kanonierów i do tego najdroższy w historii klubu. Zapłacili za niego bowiem 72 miliony euro, a do tego około 10 milionów euro zawartych jest w bonusach, co oznacza, że ostatecznie może on kosztować nawet 82 miliony euro. Jako pierwszy w klubie powitał go Alexandre Lacazette,
który podobnie jak on trafił na Emirates Stadium z Ligi Francuskiej tylko z Olympique Lyon. Kiedy byłem już pewien, że przejdę do Arsenalu, od razu do głowy przyszli mi Francuzi, którzy tu grają. Poza nimi myślałem o takich piłkarzach jak Özil, który jest mistrzem świata, Lacazette, Aubameyang czy inni. Oczywiście tacy zawodnicy zostają w pamięci, gdyż oglądałem ich, kiedy reprezentowałem jeszcze barwy Lille. Lacazette grał w Lyonie, więc miałem okazję grać już przeciwko niemu. Zaszczytem będzie móc grać u jego boku. Prawdopodobnie po długim czasie zastoju w końcu ruszyło się coś w sprawie transferu Leroya Sané z Manchesteru City do Bayernu Monachium. Niemieckie media podają informację, że w końcu do Anglii wpłynęła pierwsza oficjalna oferta za zawodnika z numerem 19. Po stracie Ariana Robena, jak i Franka Liberiego, wzmocnienie skrzydeł jest dla Bawarczyków sprawą priorytetową. Kingsley Coman czy Gnabry mogą nie dać takiej jakości, jak ta dwójka dawała wcześniej, a do tego nie mają zmienników na poziomie, który w razie ich nieobecności zastąpi ich w pierwszym składzie. Do tego Coman jest dość szklanym piłkarzem, więc łapanie kontuzji w jego przypadku to sprawa codzienna i na taką ewentualność trzeba się zabezpieczyć. Transfer Niemca, który niegdyś występował w Schalke, wydaje się być genialnym pomysłem. Zna już realia Bundesligi i mógłby wrócić do ojczyzny. Jednak do podpisania umowy jeszcze bardzo daleka droga. Niko Kovac w jednym z wywiadów powiedział, że jest pewny, że Sané do nich dołączy. Jednak po kilku dniach przeprosił za swoje słowa. Możemy się domyślać, że stało się to po rozmowie z władzami klubu. Jednak największym problemem w przeprowadzeniu transferów na pewno nie będą relacje pomiędzy klubami, tylko pieniądze. Nie wydaje się, aby City puściło Sané za mniej niż 100 milionów euro. A ta kwota będzie zaporowa dla Bayernu Monachium, co ostatnio potwierdziły słowa Karl-Heinza Rummenigge, który skrytykował transfer Antoana Griezmanna do FC Barcelony. A wy jak myślicie? Transfer Sané do Bayernu Monachium jest w ogóle możliwy? Dajcie znać w komentarzu. Jak do tej pory Manchester United przeprowadził tylko dwa transfery. Udało im się kupić Aarona Van Bissakę z Crystal Palace oraz Daniela Jamesa ze Swansea. Początkowo informacje mówiły o tym, że Czerwone Diabły do wydania będą miały tylko 100 milionów euro, a to już wykorzystali na zakup wymienionych przed chwilą piłkarzy. Jednak teraz okazuje się, że United ma znacznie większe ambicje i plany na te okienko transferowe. Co więcej, zmarnowali już trochę czasu i teraz muszą się śpieszyć, bo zamknięcie okienka transferowego w Anglii już 8 sierpnia. Według włoskich mediów Juventus zgodził się na transfer, a raczej wymianę Paulo Dybali za Romelu Lukaku. Zainteresowany takim obrotem spraw jest na pewno Romelu Lukaku, który kilka tygodni temu przyznał się, że jest zainteresowany występami we włoskiej lidze, a co więcej ostatnio wstawił na swojego Instagrama tajemniczą fotkę ze swoim agentem. Jednak dołączenie do angielskiego klubu dalej nie jest pewny Paulo Dybala. Obecnie w Manchesterze ma przybywać jego agent, który rozmawia z władzami Czerwonych Diabłów na temat nowych warunków kontraktu dla Paulo Dybali. Jednak żąda on tygodniówki na poziomie 350 tysięcy funtów, co sprawia, że Argentyńczyk zarabiałby nawet więcej niż Paul Pogba. Przechodząc dalej, bardzo ważnym aspektem jest wzmocnienie obrony. Ona w poprzednim sezonie była najsłabszym ogniwem całej drużyny. Stracili bowiem przez cały ligowy sezon 54 bramki, tym samym bijąc rekord klubu. Bliskim dołączenia do United jest Harry Maguire z Leicester City. Kosztować może nawet 80 milionów euro, co jest i tak kwotą o 10 milionów niższą od tego, co żądali dyrektorzy Lisów. Pewnym gry na kolejny sezon nie jest też Paul Pogba. On chciałby dołączyć do Realu Madryt, a tego pragnie też Zinedine Zidane, ale dopóki United nie pozyska następcy dla Francuza, o tym transferze możemy zapomnieć. Dlatego za 65 milionów euro Sergej Milinkowicz-Savic może zamienić Lazio na grę z diabełkiem na piersi. Jednak na zrealizowanie tego transferu pozostało bardzo mało czasu. A jeśli te transfery stałyby się faktem, w 7 dni United wyda 145 milionów i do tego wymieni Romelu Lukaku za Paulo Dybale. A wy jak zaopatrujecie się na takie transfery? Swoje opinie zostawcie w komentarzu. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam Was do jego ocenienia oraz subskrybowania naszego kanału. Będzie mi miło, a Wy będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie na konsolę PlayStation 4. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. You